kabiny pociągów pasażerskich zmieniły się znacznie od czasów N57 i lokomotyw typu starej takiej siódemki. Około 20 osób trzeba, żeby wyprawić jeden pociąg w drogę. A oto i te kluczyki, jest czym poszpanować. Znajdujemy się w sekcji napraw i eksploatacji taboru Warszawa-Grochów. Jest ze mną Marcin Jabłoński, witam Cię. Witam bardzo serdecznie. Niejednokrotnie każdy z nas, jak był dzieckiem, marzył o tym, żeby zostać maszynistą, żeby zostać kolejarzem. My dzisiaj to marzenie trochę przybliżymy. Marcin, zaczynamy dzień Twojej pracy. Od czego zaczniemy? Dokładnie. W tej chwili pójdziemy na sekcję eksploatacji Warszawa-Grochów, żeby pobrać klucze, dowiedzieć się, jaki pociąg weźmiemy. Odbierzemy też książkę pokładową, no i ruszymy przygotowywać tabor. No właśnie, powiedziałeś klucz. I to mnie zawsze zastanawiało, czy pociąg ma kluczyki tak jak samochód? No właśnie, ten tabor, na którym będziemy, jest to nasz najnowszy nabytek. Jest to Flirt 3 produkcji Stadlera i tutaj są kluczyki. Służą one podobnie jak w samochodzie do otwarcia pojazdu, a także do uruchomienia go. Więc tak, jak najbardziej, jest pewna analogia do samochodu. No to ruszamy w takim razie, zobaczmy, jak wygląda Twój dzień pracy. Zapraszam na sekcję. I proszę, od zawsze chciałeś być maszynistą? Co, powiem Ci szczerze, że kolej nie do końca była w mojej głowie od samego początku. Raczej gdzieś to marzenie z dzieciństwa, tak jak właśnie wspomniałeś, które później zamarło, a później obudziło się z zdwojoną siłą. Czy praca maszynisty nie jest monotonna? Co, powiem Ci szczerze, może to tak wyglądać na zewnątrz, natomiast nie, każda służba jest zupełnie inna, są zupełnie inne sytuacje, emocje i powiem Ci szczerze, że nigdy nie da się znudzić na służbie, naprawdę, bo po prostu sytuacja zmienia się jak kalejdoskopie. Pracujesz w kolejach mazowieckich, więc dokładnie, te trasy nie są jakieś tak bardzo długie, żebyś musiał jechać pociągiem do Zakopanego, dokładnie, 10 godzin, ale jaka jest najdłuższa trasa tutaj Twoja w Twojej pracy? Na ten moment najdłuższą trasą jest trasa do Działdowa, która zajmuje około 2,5 godziny. No i powiem szczerze, jest to dość męcząca trasa, to jest około 150 km w jedną stronę, więc no, jest, że tak powiem, gdzie pojechać. Natomiast maksymalnie na takiej służbie 12-godzinnej możemy zrobić dwa kółka, to znaczy do Działdowa, do Warszawy, do Działdowa i z powrotem. Więc 600 km na takiej służbie. Cześć, witam. Czy to jest ten moment, kiedy odbierasz kluczyki? Nie, to jeszcze nie ten moment. Tutaj chłopaki są dyspozytorami zmianowymi i oni mi powiedzą, jaki tabor będę dzisiaj miał na rynku. Czyli nie wiesz z góry danego dnia, jakim pociągiem będziesz podróżował. Znam jakby serię pojazdu, natomiast nie wiem, który to będzie numer, tak? I tutaj właśnie dyspozytorzy przydzielą mi tabor, którym będę jeździł już do końca dnia. No to działamy. Dobra, na pociąg 196058. Zrozumiałem, wyjeżdżamy w górę i jedziemy filtrem trzecim, numer 33. Dzięki, do zobaczenia. Tutaj w tej książce zawarte są wszystkie usterki taboru, które wystąpiły na wcześniejszych służbach. Są wszystkie adnotacje, jak tabor pracuje, ile godzin, ile kilometrów przejechał. Także tutaj znajduje się, że tak powiem, cała historia tego pojazdu. A dodatkowo mamy rozkazy pisemne, musi być komplet, tak abyśmy wyruszyli w drogę przygotowani. Co to jest rozkaz pisemny? Czy ty coś musisz zrobić? Wiesz co? To jest rozkaz jak w wojsku? No można powiedzieć, że tak, ponieważ na przykład bez takiego rozkazu pisemnego S, jeżeli semafor jest zepsuty na przykład, albo ciemny, wyświetla czerwone światło, nie mogę go pominąć bez takiego rozkazu. Zapytam jak laik, czy ten rozkaz pozwala Ci przejechać na czerwonym w odpowiedniej sytuacji? Jak najbardziej. Pozwala mi na przykład przejechać na czerwonym świetle, pozwala mi wyjechać pod prąd jakby, na tor lewy. Tutaj to akurat rozkaz pisemny N, prawda? Mówisz przejechać na czerwonym, wyjechać pod prąd, trochę brzmi jak jakaś diabelska karta. Czy po prostu wymaga tego infrastruktura?
Tak, niejednokrotnie, powiem szczerze, no są bardzo różne sytuacje. W tej chwili, jak wiemy, no Polska Kolej jest w bardzo dużej przebudowie. W związku z tym zdarza się, że na przykład jakieś urządzenia nie działają prawidłowo i wtedy właśnie mamy dyktowane te rozkazy. Czyli jeżeli tego nie masz, nie pojedziesz? Nie, nie mogę wyjechać absolutnie bez tych rozkazów. Musi być komplet, abym mógł w ogóle wyruszyć w drogę. Kto wydaje jeszcze te rozkazy? One są zawsze na taborze. Sprawdzamy też, prawda, czy jest odpowiednia ilość, jeżeli przekazujemy koledze i tak dalej, bo jeżeli nie, no to musimy zgłosić, żeby zostały uzupełnione te rozkazy. To jeszcze zapytam, powiedziałeś, że Polska Kolej się rozbudowuje. Pewnie jako kolejarz nie odpowiesz mi inaczej, ale czy na lepsze? Wydaje mi się, że zdecydowanie. Myślę, że głównie pasażerowie widzą to chociażby po wzroście komfortu, prawda? Mamy teraz klimatyzowane składy, ciche, niebujające, tak jak stare N57, więc myślę, że tutaj zdecydowany plus. Nie tak. Ja jestem też ciekaw Waszego zdania w komentarzach, czy faktycznie podróżuje Wam się od kilku lat lepiej na kolei w Polsce. I przechodzimy do tego mitycznego momentu. Będziemy odbierać klucze od pociągu. Dokładnie, w tej chwili będziemy odbierać klucze do ER16033, także zapraszam. Ja jestem ciekaw, czy te kluczyki są podobne do kluczy. Całkiem podobne, przyznam szczerze. Zresztą zaraz będziemy mieli okazję. Chciałbym od Flirta trzeciego numer 33 klucze. Jabłoński, dziękuję serdecznie. A oto i te kluczyki. Jest czym poszpanować. No to można powiedzieć, że jeździsz lepszą furą niż nie jeden celebryta. Właśnie, zawsze to mówię. Słuchajcie, to jest sprzęt naprawdę kupę kasy wart. Kluczyki, jak widać, są bardzo podobne, ale komfort jazdy jak w Maybachu. I na pewno klimatyzacja. Właśnie przy takich... Szczególnie takim dniu jak dzisiaj. Dokładnie, to chciałem powiedzieć. No klimatyzacja bardzo sprawnie działająca. To jest właśnie to, co odróżnia tą starą kolej od tej nowoczesnej. Komfort podróży, bo tutaj mamy już poduszki amortyzujące, prawda? Więc mamy naprawdę bardzo wysoki komfort, tak jak w najlepszych samochodach, a dodatkowo mamy tą klimatyzację, która zapewnia naprawdę świetne wrażenia z jazdy. Marcinie, powiedz mi proszę, jak zostać maszynistą? Wiesz co, droga jest bardzo długa. Może nie ma jakichś bardzo dużych wymagań odnośnie edukacji, bo nawet po zawodówce można zostać maszynistą. Natomiast kwestie zdrowotne to jest największa trudność dla przyszłych kandydatów na maszynistę, bo śmieją się inni maszyniści, że maszynista musi mieć zdrowie lepsze niż pilot F-16. I coś w tym jest, bo wzrok musimy mieć pierwszej kategorii, słuch musimy mieć pierwszej kategorii, badane także... Czy to są podobne badania jak dla kierowców zawodowych, czy jest ich więcej? Jest ich więcej, bo mamy naprawdę bardzo szerokie spektrum. Natomiast sam proces szkolenia, licencja to około miesiąca. Ona upoważnia tylko do tego, żeby przejść w przyszłości po prostu do takiego przewoźnika jak Koleje Mazowieckie i zacząć uczyć się na świadectwo maszynisty. Samo to świadectwo około półtorej roku, więc można założyć, że proces szkolenia maszynisty trwa około 2 lat. Okej, dobrze, powiedz mi, my się znajdujemy teraz wśród pięknych składów piętrowych, składów osobowych. Dokładnie. Czy ty możesz prowadzić też składy towarowe? Jak to wygląda? Czy to są jakieś dwie różne licencje, dwa różne prawa jazdy? Nie wiem, jak to nazwać. Dokładnie. Wygląda to w ten sposób, że to są dwie różne autoryzacje, prawda? Jakby maszynista pociągów osobowych no nie może jeździć towarowymi, chyba że oczywiście nabył taką możliwość, więc to jest zupełnie inna kategoria, no bo i zupełnie inny charakter prowadzenia pociągu, prawda? W pociągach osobowych mamy większe prędkości, natomiast no nie mamy na chociażby takiego tonażu. Tam 3000 ton na haku to nic dziwnego, prawda? A u nas myślę, że najcięższe pociągi do 700-800 ton tyle mniej więcej wynosi, prawda? Rozważałeś właśnie, jak u Ciebie to wyglądało? Czy to miały być zawsze pociągi pasażerskie, czy może myślałeś o pociągach towarowych? Tak, nie ukrywam, że myślałem o pociągach towarowych. Natomiast no, Koleje Mazowieckie zachęciły, ponieważ prowadziły bardzo intensywny nabór właśnie na licencję maszynistę. Taka licencja prywatnie kosztuje około 6000 zł. Natomiast w Kolejach Mazowieckich można odbyć takie przeszkolenie i część tej sumy jest zwracana, jeżeli kandydat za pierwszym razem zda na przykład te egzaminy, które są do zaliczenia. Marcin,
Szczecinie. Bardzo ciekawy temat, który interesuje, myślę, nie tylko mnie, naszych widzów. Widziałem, że poruszałeś ten temat na swoim koncie na TikToku. Dokładnie. Za nami przód pociągu. Pali się tylko lewe światło. Przepaliła się żarówka w prawym? Nie, właśnie to jest bardzo ciekawe, bo to są sygnały stosowane na kolei. Nie są tak jednoznaczne jak na przykład na drogach. W tym przypadku to jedno zapalone światło świadczy o tym, że ten pociąg manewruje. Że ten tabor w tej chwili będzie na przykład zmieniał tor, albo też będzie na przykład, nie wiem, łączył się z drugim pociągiem. Także jak jedna żarówka się świeci spokojnie, to nie jest awaria, nie są czyli przepalone też żarówki. Działa, tylko nie w tym momencie. Dokładnie, dokładnie tak to wygląda. Mamy bardzo wiele tych sygnałów na kolei. Oddzielnie stosuje się oddzielny sygnał, jeżeli pociąg jedzie po torze lewym. Oddzielny stosuje się też na końcu pociągu. Jakie jeszcze sygnały mogą się pojawić na przodzie i tyle pociągu? No powiem szczerze, jest ich naprawdę wiele. Mamy na przykład sygnały do oznaczenia taboru, który uległ awarii, ma jednoosobową drużynę trakcyjną i wówczas zupełnie inaczej czoło się oznacza, żeby maszynista jadący z przodu wiedział, że ten maszynista może na przykład iść wzdłuż pociągu i wówczas świadczy to o tym, że musimy zwolnić, tak? żeby przypadkiem nie potrącić tego maszynisty, który podąża wzdłuż składu. Także no, tych sygnałów jest troszeczkę, wszystkich myślę, nie starczy nam czasu, żeby omówić. A takie ogólne światło, mamy lewe, prawe i górne. I górne. Dokładnie. To jest sygnał tak zwany PC1 i to jest sygnał pociągu jadącego po torze właściwym, czyli tym, którym z reguły się poruszamy. Jeżeli pociąg jest przygotowany do drogi, powinien właśnie posiadać trzy światła, lewe, prawe i górne. Czyli to jest taka klasyka, to są podstawowe światła, z którymi pociąg się porusza, jeżeli porusza się prawidłowo. Dokładnie, dokładnie tak jak mówisz. Marcinie, porozmawialiśmy trochę o aspektach technicznych, o Waszej pracy. Przechodzimy, że tak powiem, do meritum sprawy. Wchodzimy do pociągu. Nie będziemy wchodzić klasycznie jak pasażerowie z peronu. Dokładnie. Powiedz mi proszę, czy tu jest też jakiś kluczyk? Tak, dokładnie. Tutaj można otworzyć tym samym kluczykiem, którym uruchamia się pociąg, drzwi, no tak, żeby po prostu ten pociąg uruchomić. No to ja Was zapraszam na tą przygodę, może dla niektórych taki powrót do dzieciństwa. Spędzamy dzień z maszynistą Marcinem Jabłońskim i zobaczymy, jak ta praca wygląda tym razem od środka. Zapraszam do kabiny. Jesteśmy już w tej kabinie, która trochę wygląda jak ze statku kosmicznego. No tak, kabiny pociągów pasażerskich zmieniły się znacznie od czasów N57 i lokomotyw typu właśnie starej takiej siódemki. No w tej chwili jesteśmy najnowszym nabytku kolei mazowieckich, czyli Stadlerze III. Mamy tu szereg dotykowych ekranów, a także kilka takich wajch. No właśnie, wydaje mi się, że tego jest mało. Tak, względem zwykłego pociągu jak najbardziej jest tego manualnie obsługiwanego zdecydowanie mniej. Większość na tym pociągu obsługuje się właśnie ekranami dotykowymi. Czym sterujesz dotykając ekranu? Czy, nie wiem, może jakieś światła, może toalety? Wiesz co, tutaj de facto mogę sterować praktycznie wszystkim. Pantografami, czy mają opaść, czy mają być podniesione oba. Mogę sterować na przykład przejść do próby hamulca, oświetleniem pociągu wewnętrznym, zewnętrznym, czyli światłami wszystkimi. Mogę sterować klimatyzacją, mogę przejść na przykład w tryb parkingowy. Mogę na przykład też potwierdzić, czy mam dwa pojazdy, czy jeden, przejść w tak zwany tryb przebazowania. Także tutaj praktycznie tym ekranem obsługuję cały pociąg. Tak trochę niezależne te dwa składy. Dokładnie, dokładnie. Okej, okay, jasne, dobra. Widzę dwie wajchy. Dokładnie. Do czego one służą? To są hamulce. Hamulce, ale ten jest taki magiczny, to jest ta stawnik jazdy. Mianowicie, jeżeli pociągam go do tyłu, wówczas hamuję. Natomiast jeżeli wychylam go do przodu, wówczas pociąg jedzie. To natomiast jest hamulec pneumatyczny, taki hamulec, który no jest podstawowym hamulcem, tak? I działa po prostu na zasadzie, jeżeli upuszczamy powietrze z przewodu głównego, wówczas pociąg hamuje. Także to są dwie najważniejsze wajchy tutaj na pulpicie. Ta malutka z kolei służy do wybrania kierunku jazdy, bo pociąg może jechać zarówno do przodu, jak i do tyłu z tej kabiny. To trochę jak taka jedynka i wsteczna. Dokładnie, dokładnie na tej zasadzie. Natomiast to jest tempomat, wybieram prędkość zadaną, potwierdzam i pociąg będzie utrzymywał tą prędkość. Dobra, powiedz mi jeszcze, nasuwa mi się pytanie, czy tu są jakieś pedały jak w samochodzie? Wiesz co, są przyciski, które służą, no mają za zadanie tak. Po pierwsze, jeden, który odpowiada za to pykanie, które będzie słychać, to czuwak aktywny i SHP. Co 60 sekund maszynista musi nacisnąć ten pedał, bądź taki żółty przycisk tutaj na pulpicie
i wtedy zbija jakby ten system czujności, tak? Że spokojnie, siedzę za sterami, jest wszystko okej. Okay. Jeżeli tego nie zrobisz, co się stanie? Wówczas pociąg samoczynnie zahamuje. Zacznie się, właśnie najpierw będzie taki sygnał dźwiękowy, możemy to pokazać. Za chwilę sygnał dźwiękowy i teraz pociąg zrzuca powietrze. Dobrze, powiedz mi, widzę tu jeszcze monitor, gdzie są kamery. Dokładnie. Tutaj mamy pełny monitoring zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. No wiadomo, służy to bezpieczeństwu. Z przodu? To jest główny ekran. Tutaj mamy prędkość, jak również cały system ECTS jest tutaj pokazywany. Możemy działać. Nasuwa mi się pytanie, Marcin, czy łatwo się prowadzi pociąg? No, nowoczesny tabor na pewno zdecydowanie łatwiej, ponieważ no, tu jest mało takich elementów mechanicznych, jak w tych wcześniejszych pojazdach. Natomiast no, powiem szczerze, że są pewne sytuacje, które może nie tyle wymagają jakiegoś wielkiego rozeznania, ale na pewno doświadczenia, ponieważ no, zdarzają się różne awarie na szlaku, prawda? Skoro jesteśmy już w drodze, jesteś w trakcie swojej pracy, nasuwa mi się pytanie, może absurdalne, ale czy na przykład prowadząc pociąg możesz zjeść kanapkę, zjeść batonika? To znaczy spożywanie posiłków w trakcie jazdy jest zabronione ze względu na to, że no, mamy tu bardzo dużo elektroniki i na przykład, no nie wiem, popijając kawę czy jakąś herbatę w trakcie jazdy, no moglibyśmy pozalewać te delikatne elementy elektroniczne, które no, sterują de facto pociągiem, prawda, więc stwarza to zagrożenie dla bezpieczeństwa. Natomiast no, spożywanie posiłków jak najbardziej jest dozwolone w trakcie tak zwanych obrotów, czyli gdy dojeżdżamy do stacji końcowej, wówczas mamy czas na próbę hamulca, na niezbędne czynności, ale mamy także czas na przykład, żeby właśnie zjeść czy się napić. A powiedz mi proszę, jak wygląda hierarchia w pociągu, bo nie jesteś jedyną osobą, która pracuje na jego pokładzie. Czy ty jesteś najważniejszy, tak jak kapitan na statku? Ogólnie rzecz biorąc wygląda to w ten sposób, że mamy kierownika pociągu, który jakby odpowiada właśnie za ten pociąg, tak? Ja jestem na pokładzie pod jego jurysdykcją. Natomiast no, są pewne rzeczy, które de facto maszynista sam podejmuje decyzję. Co ciekawe, na przykład kierownik pociągu może być wezwany właśnie do kabiny maszynisty, gdy na przykład panują trudne warunki pogodowe, ale wówczas musi się wpisać do książki pokładowej. Są jeszcze konduktorzy, ale oni podlegają pod kierownika pociągu. W naszej wcześniejszej rozmowie powiedziałeś, że pracujesz już 5 lat, więc jestem ciekaw, czy przez ten okres czasu coś cię zaskoczyło w pracy maszynisty? Tak, powiem ci, że zaskoczyło mnie to, że ilu ludzi jest potrzebne do uruchomienia takiego jednego pociągu, ponieważ tam jest i rewident, i maszynista, i kierownik pociągu, i dyspozytor, i jeszcze dyżurni, którzy wyprawiają ten pociąg, także około 20 osób trzeba, żeby wyprawić jeden pociąg w drogę. To jeszcze się nasuwa pytanie, co cię najbardziej satysfakcjonuje w tej pracy? Powiem szczerze, są takie momenty, gdy szczególnie starsze pokolenie, miałem kiedyś taką sytuację na Warszawie Wschodniej właśnie, że dojechałem do Warszawy Wschodniej i starsza pani zapukała w okno, i po prostu dała mi czekoladki i powiedziała: dziękuję, że mnie pan bezpiecznie dowiózł do celu. A druga rzecz, no to prowadzenie, no tutaj mamy akurat w tym momencie 202 tony, prawda, pod kontrolą, więc jest to naprawdę bardzo przyjemne uczucie, że panuje się nad tak ciężkim sprzętem. Wydajesz się pasjonatem tego, co robisz, wydajesz się bardzo pogodną osobą na tyle, ile cię dzisiaj poznałem, więc muszę zapytać, czy coś cię wkurza. Oczywiście, są sytuacje, które wkurzają, jak w każdej pracy. No powiem szczerze, dla mnie najmniej komfortowe są te, gdy no po prostu spóźniamy się, no nie mamy na to wpływu, prawda, bo na przykład sytuacja ruchowa tego wymaga, jest wypadek z osobą, czy jakiś pociąg, który zdefektował na szlaku. No to jest niewątpliwie najbardziej wkurzające. Korzystając z chwili przerwy, chciałbym cię zapytać, czy prywatnie podróżujesz koleją? Tak, staram się podróżować jak najwięcej koleją. No, jestem trochę ekofanem, więc tutaj no, z racji tego, że to zielony transport i najmniej daje się we znaki środowisku, kiedy mogę, zamieniam samochód na właśnie transport zbiorowy. Powiedz mi proszę, przypominasz sobie jakąś najbardziej zabawną historię z twojej pracy? Tak, przypominam sobie jedną sytuację, która no, bardzo mnie śmieszy do tej pory. Otóż któregoś razu jadąc sobie jeszcze niewyremontowaną trasą do Radomia, no przejeżdżamy obok takiej stacji, która znajduje się w totalnym lesie, prawda? No i cóż, mgła, noc, poranek, to było około godziny 4 nad ranem, dojeżdżamy do tej stacji, w oddali widzę jakiś cień, okazało się, że to łoś. Wyszedł na tory i absolutnie nie chciał zejść.
Mówię, kurczę, no ciężka sytuacja, zahamowałem skład, zacząłem podawać baczność, sygnał ten RP1. On zaczął iść w naszą stronę, wprost przeciwnie. Może chciał się przejechać. Ale to jest ciekawe, pani kierownik przyszła do kabiny i mówi, czekaj, ja się tym zajmę. Wychyliła się, zrobiła sio, sio. I on odszedł. I pani kierownik mówi, no bo ze zwierzętami trzeba spokojnie. Kobiety mają może lepsze podejście. Tak, myślę, że to jest to. Jesteśmy na stacji. Chciałbym się ciebie, Marcin, zapytać, żółte linie, jak są ważne i czy powinniśmy bardzo tego przestrzegać? Powinniśmy mega tego przestrzegać, ponieważ ta linia na przykład żółta jest dlatego tak daleko namalowana od początku krawędzi peronowej, ponieważ jeżdżą tutaj pociągi z prędkością nawet 200 km na godzinę i podmuch takiego pociągu rozpędzonego przy peronie no mógłby ciągnąć kogoś po prostu pod koła. W związku z tym tutaj apel do was, drodzy widzowie, przestrzegajcie tego i stójcie za żółtymi liniami, bo jest to dla nas maszynistów naprawdę ważne, ale jest to ważne także dla waszego bezpieczeństwa. Minęliśmy przed chwilą pociąg Pendolino. Czy maszyniści mają takie swoje marzenie, nie wiem, że pilot chciałby latać jumbo jetem, a kierowca jeździć Formułą 1? No to z pewnością. Jest to, myślę, dla każdego jakiś tam wyznacznik no, tego zawodu, tak, że... Jeżeli jeździmy no, takimi składami osobowymi, no to chciałoby się siąść za sterami tego Pendolino i popędzić 200 km na godzinę przed siebie, nie zatrzymując się na tych mniejszych stacjach. No, wiadomo, to jest jednak ta wolność, taki czuć prędkość, no po prostu, co tu dużo mówić. Myślę, że każdy maszynista chciałby chociaż raz w życiu poprowadzić taki pociąg. Podczas twojej pracy też dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Są niestety ludzie, którzy no, próbują lub chcą skończyć swoje życie na torach. Czy to jest częste zjawisko? No jest dość częste, nie ukrywam. Szczególnie właśnie na jesieni przybiera na sile. No niestety, to jest jeden z minusów tej pracy, bo no, taki widok człowieka, który patrzy na przykład prosto w oczy i chce popełnić samobójstwo, nie należy na pewno do miłych. A poza tym no, trauma po takim potrąceniu pozostaje jednak. Dobrze, że mamy od firmy wsparcie psychologiczne po takich wypadkach, więc tutaj no, jest to na pewno bardzo pomocne. Słyszałem kiedyś takie zdanie, że każdy maszynista w swojej karierze niestety taką sytuację widzi. Na pewno się z nią spotka, natomiast no, nie każdy kończy, że tak powiem, z jakąś osobą, która popełniła samobójstwo, że tak to nazwę kolokwialnie, na liczniku, tak? Bo są maszyniści, którzy przejeżdżali całe życie i dzięki Bogu nic się im takiego nie przydarzyło. A w twojej pięcioletniej karierze doszło do takiej sytuacji? Miałem sytuację, kiedy no była to niebezpieczna sytuacja, ponieważ człowiek leżał na torze. Na szczęście pociąg towarowy ostrzegł mnie wcześniej, że będzie ten człowiek leżał za łukiem. No i udało mi się zatrzymać pociąg i przekonać tego człowieka, żeby jednak zrezygnował z tego zamiaru. To jeszcze tak zapytam na koniec, oprócz samobójców, co jeszcze jest niebezpieczeństwem dla ciebie jako maszynisty, dla pociągu? Czy ogromną zmorą maszynistów są samochody, które omijają półrogatki. Stwarza to bardzo duże niebezpieczeństwo, ponieważ no, taki samochód no, może doprowadzić do tragedii. Nie wie, czy na przykład po drugim torze nie jedzie inny pociąg, prawda? Bo często zdarza się, że dwa pociągi są tak dostosowane, żeby na przejeździe akurat się minęły. Więc może to doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji. A druga sprawa to dzikie przejścia dla pieszych, szczególnie na linii tutaj numer 7. Jest bardzo wiele takich dzikich przejść, które sprawiają, że no, jest bardzo duże zagrożenie dla tych ludzi, którzy przekraczają w nielegalnym miejscu te tory. Bardzo łatwo na śliskiej szynie się wywrócić, więc naprawdę proszę was, uważajcie przy tym przechodzeniu przez tory i przechodźcie tylko w bezpiecznych miejscach wyznaczonych do tego. Słuchajcie, dzięki uprzejmości Marcina mogę zrobić to, o czym marzy każde dziecko. Mogę? Proszę. Kurczę, powiem wam, że to jest coś, co czekałem dzisiaj cały nasz dzień, żeby to zrobić. Marcinie, bardzo ci dziękuję. Spędziliśmy świetny dzień, to była fantastyczna przygoda. No i co, ruszasz dalej w trasę? Tak jest, ruszam na kolejne kółko, natomiast was bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam do subskrypcji zarówno Gońca, jak i maszynista.com.pl. Spędziliśmy dzisiaj dzień z maszynistą. Dajcie nam koniecznie znać w komentarzach, co sądzicie o tym zawodzie, czy wam się podobało i pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i obserwujcie nas w mediach społecznościowych.